Magda Jurkowska, witam Państwa. Moim Państwa gościem dziś jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie pośle, pierwsze pytanie dotyczące wczorajszej smutnej wiadomości Tadeusza Mazowieckiego. Jak Pan zapamięta? Ja w swoim życiu spotkałem kilka razy Tadeusza Mazowieckiego i myślę, że te spotkania z roku 88-89 i to spotkanie w Ostrowcu na początku lat 90. Ciągle mam żywo w pamięci. Z pewnością Tadeusz Mazowiecki był postacią istotną, ważną dla polskiej historii, był postacią nietuzinkową. I myślę, jak każdego polityka, tutaj należy w kilku płaszczyznach, z pewnością każdy z nas indywidualnie by rozpatrywał. Jeśli chodzi o człowieka, to myślę, że to była osoba, która zaważyła na historii naszego kraju, również na historii wielu ważnych postaci, którym doradzała w swojej działalności politycznej, publicznej. Musimy pamiętać, że to właśnie w sierpniu 1980 roku to Tadeusz Mazowiecki był głównym doradcą rodzącej się Solidarności w czasie protestów sierpniowych. Człowiek z dużym doświadczeniem, wiedzą, ale przy tym człowiek niezwykle ciepły, bo tak go odbieram po tych spotkaniach, jak powiedziałem, w 88-89 roku, gdy powstawały komitety obywatelskie. I to spotkanie również w Ostrowcu na początku lat 90., które już miało wymiar polityczny przy zbliżających się wyborach i znowu przetasowaniach na scenie politycznej, co było naturalne oczywiście. A więc człowiek niezwykle istotny i ważny. O tej warstwie politycznej nie chcę mówić, bo myślę, że jesteśmy w takim czasie, gdzie każdy z nas, myślę, że z wielką sympatią i powagą wspomina. Ja jeden mam taki smutny obrazek, powiem szczerze, który rozważam od wczoraj. Mianowicie pan premier Tadeusz Mazowiecki został przez społeczność międzynarodową obdarzony jako osoba, która została skierowana do próby rozwiązania konfliktu na Bałkanach. No i niestety ten proces zakończył się rezygnacją pana premiera z podjęcia się na dość już takim zaawansowanym etapie próby rozwiązania konfliktów z różnych przyczyn, między innymi dlatego, że społeczność międzynarodowa jakby nie miała właściwych, wystarczających instrumentów do rozwiązania tego bratobójczego konfliktu na Bałkanach. I pamiętam smutek Tadeusza Mazowieckiego z tego powodu. I myślę, że w historii naszego kraju jest to jedna z istotnych i ważnych postaci, pomimo że w pewnym linii politycznej z Tadeuszem Mazowieckim jako premierem, jako politykiem nie zgadzałem się, ale myślę, że to jest ważna postać, której chyba nikt nie zastąpi. Ostatnie sondaże wyborcze preferencji politycznych wprowadziły chyba trochę zamieszania. Ten pierwszy sondaż chyba z niedzieli albo z poniedziałku dla telewizji publicznej, jak pan przyjął? No powiedzmy tutaj, gdyby widzowie nie wiedzieli, od dłuższego czasu to Prawo i Sprawiedliwość utrzymuje się na pierwszej pozycji. Ten sondaż, o który pytam, zdecydowanie przetasował sytuację, postawił Platformę Obywatelską na pierwszym miejscu, PiS na drugim, ale wczoraj znów kolejny sondaż pokazuje, że to jednak PiS się umacnia, ale Platforma również. No powiedzmy, pani redaktor, do końca. Ten sondaż z ostatniego weekendu przygotowała pracownia TNS Polska i myślę, że się skompromitowała, ponieważ przygotowała badanie, które było obciążone, jako socjolog też to powiem, genetyczną wadą,
Mianowicie to badanie wyglądało w ten sposób, że zadano pytanie telefoniczne tysiące osobom, natomiast wnioski wyciągano z 36% przebadanych, tych, którzy decydowali się w swojej odpowiedzi, że wezmą udział w wyborach i wiedzą, na kogo głosować. I to tak jakby z tych tysiąca osób, z takiego tysiącosobowego zbioru, przeanalizowano 360 osób, a resztę odrzucono. No to jest kompromitacja tej pracowni i myślę, że tutaj też jest ważne, dla kogo to badanie było przygotowane. To badanie było przygotowane dla pana redaktora Kraśki, prowadzącego główne wydanie Wiadomości i jak powiadam, ono było wadliwe w swojej podstawie. Ale, ale pierwsze wrażenia, już zostawmy sam sondaż, merytorykę, takich pierwszych refleksji dotyczących, nie wiem, potrzeby zmian wizerunkowych pan nie miał. Profesor Staniszkis na przykład mówi o tym, że Prawo i Sprawiedliwość powinna wrócić do polityki gospodarczej, do tego, żeby większy nacisk położyć na gospodarkę. To jest absolutna racja, ale pani redaktor, właśnie nieprzypadkowo w tym czasie jest pokazane to badanie, gdzie wokół Prawa i Sprawiedliwości próbuje się suflować wiadomości, które odpowiadają temu głównemu nurtowi właśnie telewizji, mediów elektronicznych. Natomiast Prawo i Sprawiedliwość prowadzi swoją aktywność również na polu gospodarczym. Chcę powiedzieć o wczorajszej konferencji w Kielcach i systematycznych spotkaniach na terenie całego kraju kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, gdzie jest konsultowany program gospodarczy. Natomiast tego rodzaju wrzutki, jak między innymi to badanie ma przykryć pewne niewygodne dla partii rządzącej tematy, jak choćby wybory w regionach i handlowanie zwycięstwem. No to akurat informacja, panie pośle, z przed chwili, można powiedzieć. Nie powiedziałbym, że tylko przed chwili. Nie może być związany, nie powinno się tego łączyć z samym sondażem. Oj, pani redaktor, to mówimy, to sprzed chwili to mamy to, że szef Dolnośląskiej Platformy Jacek Protasiewicz poprzez swoich popleczników szukał poparcia za pomocą miejsc pracy. Ale mamy sprzed dobrych dwóch, trzech tygodni sprawę w okręgu lubuskim, gdzie za ziemię tanio sprzedawaną przez Agencję Nieruchomości Rolnych można uzyskać poparcie na wyborach na szefa regionu. Mamy kwestię dotyczącą pompowania kół, które również dotyczą województwa świętokrzyskiego i to jakby zostało najlepiej skwitowane przez już byłego posła Platformy, ministra w rządzie Donalda Tuska, Jarosława Gowina, że Platforma Obywatelska to bagno moralne i myślę, że takie metody prowadzą do takich ocen. No teraz, panie pośle, muszę zapytać o to pompowanie kół w województwie świętokrzyskim. Kto wobec tego je pompował, bo mieliśmy... No znana sytuacja jest nam, ja opieram się na wiadomościach medialnych. W Starachowicach taka sytuacja miała miejsce, gdzie młody działacz, asystent eurodeputowanej pokonał w wyborach długoletnią działaczkę radną powiatu starachowickiego. No i kilka dni po wyborach regionalna prasa doniosła, że to się odbywało właśnie poprzez takie pompowanie kół. No to były to oczywiście wybory nieregionalne, prawda? Tak, ale one miały istotny wpływ na wybór delegatów do regionu, prawda? To ma swoje określone konsekwencje. Czyli po tym pierwszym sondażu nie miał pan refleksji, że być może, no ja użyję
określenia polityka smoleńska. Mówimy o tym, co się dzieje w kontekście zespołu parlamentarnego do spraw zbadania katastrofy smoleńskiej. Nie miał pan takiej refleksji, że być może za dużo? Panie redaktor, ja mam ciągłą refleksję i do badań sondażowych podchodzę z wielką ostrożnością, pomimo że znam się na tym i jaki jest wpływ sondaży. Prawda jest również taka, że to jest drugie badanie, które pokazało pewien ruch na czołówce tego peletonu. Kilka tygodni temu pracownia CBOS-u, pracownia rządowa, przygotowała badanie, które pokazuje, że jest zrównanie w poparciu. Ja myślę, że jest to po prostu taka gra Platformy, aby właśnie wprowadzić jakiś nowy temat do dyskusji publicznej, przykrywając swoje niepowodzenia, bo reformy, bo sytuacja finansów publicznych, bezrobocie, stan służby zdrowia, rozkładająca się w tej chwili i pełna afer sprawa wokół przetargów w Ministerstwie Obrony Narodowej, no pokazuje, że to, co powiedział Jarosław Gowin, jest rzeczywistością. Platforma w tej chwili to dno molarne, które się rozkłada od środka i żyje swoim własnym życiem. Czyli wielkiej roli pan nie przykłada do sondaży. To znaczy powiem tak, na sondaże trzeba spoglądać chłodnym okiem i wykonywać swoje zadania, co czynimy. Zostawmy politykę centralną, bo jesteśmy w Ostrowcu, jesteśmy telewizją o charakterze lokalnym. O konflikt w MPK chciałabym zapytać, czy pan widzi jakieś rozwiązanie trudnej sytuacji konfliktu pomiędzy związkowcami a panią prezes? No zdecydowanie. To jest sprawa istotna i ważna dla całej społeczności naszego miasta. No, komunikacja miejska jest zadaniem własnym gminy, a więc tutaj i pan prezydent, i Rada Miejska. Ja przypomnę, że radni Prawa i Sprawiedliwości tutaj mają swoje wnioski, aby zwołać nadzwyczajną sesję w tej sprawie i rozważać, bo to jest najwłaściwsze gremium Rada Miasta. No nie jest dobrą sprawą, że załoga jest skonfliktowana z prezesem i również w trudnej sytuacji ekonomicznej tego przedsiębiorstwa. Każdy z nas, kto korzysta z autobusów w Ostrowcu, widzi, w jakim one są stanie. Ale tutaj i pani prezes mówi i prezydent, że sytuacja jest zdecydowanie coraz lepsza. Więc wciąż jest trudna, wciąż oczywiście zamieszanie może grozić tym, że spółka na przykład się przekształci, że gmina zrezygnuje, ale... Dlatego ten konflikt trzeba w sposób sensowny rozwiązać. Ale pani prezes udało się sytuację ekonomiczną poprawić. Czyli uważa pan, że należy w tym momencie zostawić pole do popisu radnym? Nie tylko pole do popisu. Tutaj pole do popisu ma prezydent, załoga, pani prezes, oczywiście radni, ponieważ oni podejmują wiele kluczowych decyzji. Ta sprawa jakby nie może być pozostawiona gdzieś kompromis? Z boku. Kompromis? No w takich sytuacjach jakieś rozwiązanie musi się znaleźć, które no nie będzie pozwalało stać w miejscu i jakby kumulować tego procesu. A ten kompromis jest możliwy? Pana zdaniem? To znaczy on jest konieczny. Jaki on będzie, trudno mi powiedzieć, ale on jest konieczny, ponieważ no, tutaj mamy do czynienia z miejscami pracy, mamy z życiem mieszkańców, gdzie komunikacja miejska jest no, bardzo ważnym zagadnieniem, z dojazdem do pracy, dojazdem do szkoły, do szpitali, do wypełniania w ogóle podstawowych zadań, które są na barkach samorządu miasta. Jak pan przyjął ostatnie dobre wiadomości dla Ostrowca? Mówię o punkcie egzaminacyjnym, który wkrótce w Ostrowcu ma powstać. Mieszkańcy nie tylko województwa świętokrzyskiego, ale także z zewnątrz będą mogli zdawać egzaminy na prawo jazdy w Ostrowcu. Piąty etap Zagłoby najprawdopodobniej wkrótce zostanie rozpoczęty. Ogólnie powiem chłodnym okiem. Czas pokaże, jak ta sytuacja się rozwinie, ale każda z tych dwóch przykładów ma różną jakby wagę gatunkową.
sprawa filii Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, myślę, że jest niezbędna w Ostrowcu. Ranga naszego miasta, układ komunikacyjny, jakby też oddziaływanie na najbliższe otoczenie jednoznacznie nas wstawia w takiej sytuacji, że ten ośrodek powinien być w Ostrowcu. Ja przypomnę, że to jest proces, który trwał kilka lat, jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja interpelowałem w tej sprawie. Efektem było to, że została zmieniona ustawa i decydowanie w tej sprawie zostało przeniesione z ustawy na decyzję samorządu województwa. I ten proces trwał i uważam i będę też przekonywał w samorządzie województwa, aby taka decyzja na korzyść naszego miasta została podjęta, ponieważ to będzie nas stawiało w randze miast, które mogą wypełniać takie usługi. Co będzie do przyszłości, to myślę, że też w jakimś sensie czas pokaże, ponieważ i liczba zdających, i jakby w tej chwili dość wysoki i wygórowane zasady egzaminacyjne już nie wprowadzają takiej ilości oczekujących, prawda, na zdanie egzaminu, ale tak czy inaczej takie miejsce w Ostrowcu jest niezbędne. Także będę wspierał, kibicuję temu rozwiązaniu, bo ono jest dobre dla naszego miasta, ale również i szerzej dla naszego tutaj subregionu. Natomiast sprawa drogi tak zwanej ciągu obwodnicowego i piątego etapu budowy drogi Zagłoby. No ja mam tutaj taką troszeczkę ocenę, jakby konkurowanie wokół koalicjantów, bo znam pracę i dokonania kolegi posła Jarosława Górczyńskiego, jego zabiegi, jego możliwości działania poprzez swoją formację polityczną, a za chwilę mamy wrzutkę pani przewodniczącej Platformy Obywatelskiej, która tutaj przyjeżdża i obwieszcza. Oczywiście chciałbym, żeby to się zrealizowało. Czy to jest realne? To znowu czas pokaże. Na razie to są deklaracje. Z takimi dobrymi nadziejami, jak to mówią w naszych porzekadłach ludowych, jest piekło wybrukowane. Myślę, że tu potrzeba działania i to działania wspólnego. Ja też swoimi kanałami jakby będę mobilizował ministra budownictwa, żeby taka decyzja została podjęta. Czy ona jest to decyzja, którą spodziewamy się, powinniśmy moment, się tak. spodziewać lada moment, ponieważ należy zdążyć z realizacją całego zadania. W kontekście, panie pośle, piątego etapu Zagłoby, prezydent Ostrowca miał rację, że nie zgadzał się wstępnie na propozycję, żeby za 1 000 000 złotych budować przejście wzdłuż ulicy Mostowej przez tory? Panie redaktor, ja w tej sprawie odbyłem kilka spotkań, rozmawiałem z mieszkańcami Dękówka, Dękowa, bo ten problem najbardziej ich dotyczy, tej łączności komunikacyjnej. Ale i problem... po tych rozmowach doszedłem do następującego wniosku, a potwierdziło mi to ostatnie pismo, które otrzymałem z samorządu powiatowego. Popełniono przy planowaniu tak dużej inwestycji kardynalny błąd, nie rozwiązując tego problemu kompleksowo, znaczy budowy wiaduktu, odnowy ciągu, budowy nowej nitki. Natomiast no, zapomniano o tym, że ten węzeł komunikacyjny nawet dla tej części naszego miasta jest niezwykle istotny i ważny. I ta inwestycja, która wynosiła kilkadziesiąt milionów złotych, inaczej by wyglądała, gdy ten
plan, w ten plan byłby włączony projekt przejścia i twarde rozmowy z kolejarzami. Ja sam na początku tego roku z radnym panem Edwardem Kunatem odbyłem wizytę w dyrekcji polskich kolei liniowych w Skarżysku i do takiego samego wniosku doszliśmy z dyrektorem, że na etapie planowania, projektowania tego przedsięwzięcia można było to zrobić. Ale stało się, teraz trzeba problem rozwiązać. I ja tutaj pytam właśnie, czy dobrze prezydent Jarosław Wilczyński zrobił, że nie zgodził się na budowę przejścia takiego, jakie postulowało PKP, za 1 000 000 zł. Zresztą to są odpowiedzi na interpelację właśnie radnego Kunata. Powiem tak, no 1 000 000 zł w tej chwili przy budowie tego przejścia, to jest oczywiście ogromna kwota, ale proszę, jeszcze raz wrócę do inwestycji, która wynosi kilkadziesiąt milionów. Włączenie tego 1 000 000 to zupełnie inaczej wygląda. W tej chwili no, jakieś rozwiązanie, tam jeszcze jest jeden istotny problem bezpieczeństwa, prawda, na które zwraca uwagę kolej. Myślę, że tutaj potrzeba znalezienia takiego rozwiązania, aby no, problem komunikacyjny rozwiązać. Znalezienie 1 000 000 zł w budżecie to jest trudna sprawa, zwłaszcza w końcu roku i w trudnej sytuacji samorządów. Natomiast no, to są niestety błędy z wcześniejszego okresu, które mszczą się później przy działaniach inwestycyjnych. No. Bardzo dziękuję za rozmowę, bo czas biegnie. Miejmy nadzieję, że akurat ta sprawa wkrótce zostanie rozwiązana i nie za tak ogromne kwoty. Propozycje są, o czym zresztą mówiliśmy na naszej antenie. Dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Rusiecki. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich telewidzów.